Witam znowu. Dziś chciałbym Wam powiedzieć coś na temat prezentacji, takich prezentacji w PowerPoincie, aplikacji z pakietu Office'a, którą na pewno doskonale wszyscy znacie. Uruchommy sobie ją. No i zobaczcie, to jest taki podstawowy ekran, który się pojawia zaraz po uruchomieniu tej aplikacji. Wybrałem sobie najbardziej standardową opcję, czyli pustą prezentację. Chciałem Wam powiedzieć, że najlepiej zawsze sobie ją przygotować, zanim cokolwiek zaczniemy tam wprowadzać, na przykład wklejać obrazki, wklejać tabele czy zdjęcia, czy może jeszcze jakieś inne, na przykład filmy. To dobrze jest najpierw stworzyć coś takiego, co nazywa się wzorcem slajdów. Wzorzec slajdów otwieramy, znajdując w menu głównym widok. I mamy tutaj grupę widoki wzorców, wybieramy wzorzec slajdów. I to jest miejsce, w którym my nie powinniśmy wprowadzać żadnego tekstu. Tutaj tylko się przygotowuje slajdy, wygląd slajdów, zanim będzie się wprowadzać jakąkolwiek treść. I na sam początek wydaje mi się, że dobrze byłoby sobie dobrać jakiś tam motyw, na przykład taki. I widzicie, że od razu każdy z tych rodzajów slajdów, które możemy sobie później zaczytać, czyli taki, który daje tabelę, taki, który umożliwia wklejenie obrazka i tak dalej, każdy z tych rodzajów slajdów od razu ten motyw przyjął. Mamy na przykład slajd tytułowy i mamy taki, który pojawia się, kiedy wybierzemy nowy slajd bez podawania jego rodzaju. I tutaj jest jedna uwaga. Mianowicie ja tutaj widzę, że czcionka, która została w tym slajdzie wykorzystana, jest szeryfowa, czyli ma takie jakby buciki od spodu i od góry. Możemy sobie to zamienić. Czyli to nam wolno w tym miejscu. Narzędzia główne, tutaj jest sytuacja podobna jak wszędzie, czyli na przykład wybierzmy sobie czcionkę. No, taką standardową czcionką jest albo Verdana, albo Tahoma. No to może tą Verdanę spróbujmy. Musimy uważać przy wyborze czcionek, dlatego że nie wszystkie one będą miały zawsze polskie znaki i może to potem nieładnie wyglądać. Jeśli będziecie na siłę próbować tutaj zaimportować jakąś czcionkę, która jest nietypowa i nie każdy w swoim komputerze może ją mieć. Ja bym zawsze stosował te, które na pewno na każdym komputerze będą. Dlaczego lepiej jest w prezentacji stosować czcionki bezszeryfowe? Bo z dalsza, na przykład przy projekcji przez za pomocą projektora można wtedy jakby łatwiej odczytać. Z dalsza jest lepiej odczytać czcionkę bezszeryfową niż tą szeryfową. Możemy sobie tutaj jeszcze też no na przykład zmienić wielkość obszaru przeznaczonego na tytuł po to, żeby na stałe wkleić tutaj na przykład nasze logo. Ja już tutaj przygotowałem sobie miniaturkę takiego logo. To co prawda zrobiłem, kiedy zakładałem konto na YouTube, po to, żeby Wam te filmy pokazać. No i, ale to w zupełności może mi się tutaj też przydać. Zwróćcie uwagę, że wkleiłem sobie tutaj takie swoje logo i kiedy ja zamknę, tu mam wzorzec slajdów i mam opcję zamknięcia, zamknę widok wzorca, to teraz na stronie tytułowej ja go nie będę widział. No bo po co mi tutaj tak naprawdę? Możemy sobie dać tytuł na przykład ćwiczenia z informatyki. No i załóżmy nauczanie zdalne. Ale w momencie, kiedy ja wybiorę nowy slajd, to już od razu pojawi mi się tutaj to moje logo i co najważniejsze, ja nie mogę w żaden sposób przemieścić tej grafiki.
Gdybym nie skorzystał z wzorca slajdów, to tą grafikę przez przypadek mógłbym sobie gdzieś przesunąć. A ponieważ skorzystałem, to każdy następny slajd, jak widzicie, każdy następny slajd ma dokładnie w tym samym miejscu właśnie to logo. I zauważcie, wszystkie czcionki, zarówno w polu tytułu, jak i w polu treści, są bezszeryfowe. Czyli wzorzec slajdów przydaje się nam po to, żeby przygotować w jakiś sposób tą prezentację, zanim będziemy ją wypełniać treścią. No i teraz powiedzmy w tym pierwszym slajdzie chciałbym, żeby się pojawił spis treści. Ot tak, żeby wam pokazać też, jak można na przykład wykorzystywać tutaj takie narzędzie jak hiperłącza do tego, żeby sterować tymi slajdami. W kolejnym slajdzie wpisałbym na przykład slajd numer 1. Następnie może byśmy sobie zrobili kilka takich slajdów. Zauważcie, że to można łatwo przesunąć klikając, przytrzymując przycisk lewy, przycisk myszki i przesuwając, ale to chyba każdy z was wie. Slajd numer 2. Zróbmy sobie ich kilka na przykład. O, jeszcze dwa. Slajd numer 3 i ten ostatni. Slajd numer 4. I teraz w spisie treści ja sobie wpiszę odwołania do tych wszystkich slajdów, czyli slajd numer 1, slajd numer 2, slajd numer 3 i slajd numer 4. Tak będzie wyglądał mój spis treści. Ja bym chciał, żeby po kliknięciu na napisie slajd numer 1 przekierowało mnie do slajdu numer 1, a po kliknięciu na slajd numer 4 przekierowało mnie do slajdu numer 4. I mogę to zrobić, zaznaczając tekst i klikając na tym zaznaczeniu prawym przyciskiem myszki. Tutaj mam coś takiego jak hiperłącze. No i tu już mógłbym, wykorzystując miejsce w tym dokumencie, wybrać określony slajd. I to jest ten prostszy sposób hiperłącza, który na pewno każdy zna z was, bo stosujecie to w różnych programach. Ale chciałbym wam też pokazać pewne ciekawe narzędzie, które możemy znaleźć na przykład w menu wstawianie. I tutaj są kształty, zwróćcie uwagę, kształty w grupie ilustracje, kształty i na samym dole mamy przyciski akcji. Wybiorę sobie jeden z tych przycisków i zaznaczę taki, załóżmy, prostokącik. Kiedy puszczę lewy przycisk myszki, to wtedy od razu będę mógł wybrać sobie jakieś ustawienia akcji. Ja tutaj wybiorę nie następny slajd, tylko przejdź do slajdu, slajd z trzema kropkami, slajd numer 1. OK. I teraz to, Ctrl-C, mogę sobie skopiować, żeby to wyglądało tak samo, na przykład do tego slajdu, Ctrl-V do tego i Ctrl-V do tego. No może byśmy tu jeszcze popracowali nad ustawieniem tego jakoś tak bardziej estetycznie. Wiadomo, że im więcej czasu, tym można to jakoś lepiej zrobić. Natomiast chcąc zmodyfikować, bo cały czas mamy hiperłącze do tego pierwszego slajdu, ale chcąc to zmodyfikować, to tutaj klikając prawym przyciskiem myszki na odpowiednim przycisku akcji mamy coś takiego jak edytuj hiperłącze i zamiast slajd numer 1 możemy sobie teraz wybrać slajd numer 2. I OK. Teraz zamiast slajd numer 3, edytuj hiperłącza, możemy sobie wybrać slajd numer 3. OK. I zamiast tego slajdu możemy też edytuj hiperłącze, wybrać slajd numer 4. No i już mamy hiperłącza między slajdami. Ważne jest jeszcze to, żeby przy przejściu slajdów, my tu mamy przejścia, pamiętać, żeby zlikwidować tutaj to zahaczenie przy kliknięciu myszą, bo jeśli my to pozostawimy, to klikając w dowolnym miejscu podczas prezentacji, my i tak możemy przejść do następnego slajdu, a tak to sobie tego pozbawimy.
Czyli przy kliknięciu myszą zastosujmy do wszystkich slajdów. Czyli teraz zauważmy, tutaj jest bez okienka wypełnionego, tutaj też, no ale w tym miejscu my potrzebujemy jednak przejść do następnego slajdu, czyli do spisu treści, to tu sobie zostawimy tę opcję wybraną, czyli przy kliknięciu myszą włączymy to. I teraz F5 służy do pokazania tego na prezentacji. Mam tu pewien problem, dlatego że nie mogę sobie teraz w tym momencie zmienić, że tak powiem, nie mogę zmienić ustawienia wielkości ekranu. To może pokażę Wam na samym końcu. Natomiast zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz, mianowicie na kolejnych slajdach ja bym chciał zrobić teraz odwołanie do spisu treści, czyli znowu z menu wstawianie wybieram kształty i teraz na przykład taką strzałkę i gdzieś tu w dole mogę sobie na przykład wybrać przejście do spisu treści. I to tak naprawdę już mogę w bardzo prosty sposób skopiować do każdego następnego slajdu. Wtedy ta nawigacja mi będzie działać. I jeszcze tutaj zapamiętajcie, że jest coś takiego jak pokaz slajdów w menu głównym, w którym można sobie przygotować ten pokaz slajdów i na przykład spowodować, żeby ten pokaz slajdów nie wyłączył się, tylko odbywał się w pętli ciągłej aż do naciśnięcia przycisku klawiszu Enter. OK. I już mamy właściwie przygotowany taki podkład. No oczywiście to jest taka wersja robocza pod to, co chciałbym, żebyście zrobili na zadanie, czyli żebyście przygotowali jakiś quiz, w którym każdy użytkownik miałby propozycję 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. W sytuacji, kiedy wybierze prawidłową, to przechodzi do następnego slajdu, a w przypadku, kiedy wybierze tą błędną, to ma okazję wypełnić jeszcze raz, czy wybrać prawidłową odpowiedź jeszcze raz z tego samego slajdu. Spróbujcie to zrobić. A ja w tym momencie już zmieniłem wielkość ekranu, który możecie oglądać i przekształciłem go tak, żeby była widoczna cała prezentacja. Zwróćcie uwagę, jesteśmy na stronie tytułowej. Klikam sobie po prostu na niej i już w tym momencie przekierowuje mnie do spisu treści, ale teraz klikając gdzieś poza tymi przyciskami, zwróćcie uwagę, nic się nie dzieje. Natomiast jeśli wybiorę sobie slajd numer 4, przekierowało mnie do slajdu numer 4. Jeśli wybiorę sobie slajd numer 2, przekierowało mnie do slajdu numer 2 i tak dalej. Czyli to teraz już w pewien sposób działa. Zapraszam Was do wykonania zadania, o którym wspominałem przed chwileczką. Miłej pracy, do następnego razu.